Hej, hej, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z paczką niespodzianką. Jak pamiętacie, w zeszłym tygodniu Scrapbooking Shop ogłosił taką fajną akcję i w sprzedaży pojawiły się paczki niespodzianki. Ja oczywiście niespodzianki uwielbiam, dlatego skusiłam się i kupiłam jedną z tych paczek. Paczki były małe i duże. Ja kupiłam sobie tą większą. I dzisiaj, tak jak obiecałam, pokażę Wam, co znalazło się w tej paczuszce. Ja sobie to wyciągnę z tego kartonu, ponieważ to pudełko rzuca duży cień. I myślę, że tak będzie dużo, dużo fajniej nam się oglądało. Ta-dam! I oto są właśnie wszystkie przydasie, które znalazły się w mojej paczuszce niespodziance. Piękności, ale po kolei oglądajmy metalowe dodatki od Prime. Kocham, kocham metal, więc dla mnie jak najbardziej udany przydaś, cudowne. Tu mam takie kamyczki ozdobne, które świetnie się sprawdzą, jeśli chodzi o środeczki do kwiatów. Pasta z efektem kamienia. Jeszcze nie próbowałam tych past. Przyznam się szczerze, tu jest druga pasta, ale przymierzam się i teraz będę miała okazję. Także muszę wypróbować koniecznie. Papier do dekupażu. Osobiście nigdy jeszcze nie robiłam dekupażu. Myślę, że nastąpi ten moment, że w końcu zainteresuję się tym i zacznę to robić. No, na chwilę obecną z braku czasu właściwie tego nie robię, ale coraz bardziej ciągnie mnie do tego. Także myślę, że już wkrótce również będę się po prostu uczyła tego. No bo szczerze powiem, jeszcze nie próbowałam. Coś tam mniej więcej pirazy drzwi wiem, jak to się robi, natomiast nigdy nie zdecydowałam się, żeby się tym zająć. Dalej, kolejne cudne metalowe ozdoby. Tutaj jakie świetne, świetne odlewy żywiczne. To są takie elementy, tak jakby płaskorzeźb. Świetne. Wykrojnik, jaki piękny. Uwielbiam tą firmę, te wykrojniki. Takiego akurat jeszcze nie posiadam. Gwiazdeczki i ptaszki. Na pewno mi się przydadzą. Bardzo uniwersalny wzór. Gwiazdki to jak znalazł już niedługo sezon Bożego Narodzenia. Ptaszki na wiosnę, chociaż ptaszki to w sumie taki uniwersalny wzór i na każdą porę roku. Świetny wykrojnik, bardzo się cieszę. Tutaj mamy takie gotowe wycięte literki z takiego materiału jak płótno.
To też jest od Prime. Też mi się wydaje, że świetnie się sprawdzą, jeśli chodzi o jakieś prace mediowe, jakiś blejtramik. Świetna sprawa, jeśli chodzi o to. Na przykład można tym zastąpić wzory z masek. Dalej, maska do papierków. Za chwilę dojdziemy. Maska Prime też takiej nie mam. Świetna, świetny wzór. Bardzo się cieszę. Dziękuję Scrapbooking Shop. Jestem zachwycona po prostu paczuszką. I papiery, grafik 45. Nie mam papierów, ani jednego papieru tej firmy. Bardzo się cieszę, że nareszcie mogę pomacać. Piękne papiery kwieciste. Tutaj takie bardziej vintage'owe po drugiej stronie. Kaiserkraft to też jedna z moich ulubionych firm, jeśli chodzi o papiery. Piękne papiery, naprawdę. Deski, motyw desek. Po drugiej stronie cudne kwiatki. Ciapki. Taki vintage'owy, zielony. O, kolejna kontynuacja, to chyba ta sama kolekcja. Piękne kwiaty. To również Kaisercraft. I ostatni papierek. Taki już delikatniejszy. I to byłoby wszystko. I aż wszystko. Bo naprawdę świetnie skomponowana paczuszka, piękne papiery, wszystkie produkty bardzo, bardzo mi się podobają. Dziękuję. Dziękuję Scrapbooking Shop za świetną niespodziankę. Z pewnością już niedługo zobaczycie jakieś moje projekty z wykorzystaniem tych. Z tych rzeczy wszystkich cudnych, no, najbardziej cieszę się z tych metalowych dodatków, z maski, no i z wykrojnika. Ale pozostałe rzeczy również są świetne. Jeszcze raz dziękuję Scrapbooking Shop i dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!